A Kadgeo, podobnie jak w innych programach kadowskich tekst możemy utworzyć na dwa sposoby. Pierwszy to jest tekst jednowierszowy, a drugi tekst wielowierszowy. Zacznijmy od tekstu jednowierszowego. Zamknę pomniejszę tą agendę, potem jeszcze na ekranie będzie ona się będzie pojawiać y jak będę omawiać kolejne y zagadnienia. Jeżeli chodzi o tekst jednowierszowy, to możemy, a jeszcze to powiększę może, jeżeli chodzi o tekst jednowierszowy, albo jeżeli chodzi o zoomowanie, bo ja tutaj wstawiłem po prostu e, takiego JPEGa na mapę, żeby go zoomować, to na scrollu dwa razy klikamy, raz i dwa. To jest to samo, jakbyśmy na, tu w linii poleceń wpisali Z Enter Z Enter. I tekst jednowierszowy możemy mm, uruchomić z linii poleceń na trzy sposoby. Polskie polecenie, czyli tekst. Angielskie z podkreśnikiem tekst. Albo skrót klawiaturowy DT. Kolejnym miejscem, gdzie możemy uruchomić tą funkcję, jest pasek narzędzi. Aby go wyświetlić, klikam prawym przyciskiem myszy na wstążce, wybieram paski narzędzi. A może usunę tego jeszcze, zanim to zrobimy. Po prostu zaznaczam tego jpg i delete. Yy, prawy przycisk myszy na wstążce, pasek narzędzi. Tutaj zmieniamy na iCAT e i szukamy tekst. I to jest ten pasek narzędzi, i z tego paska narzędzi możemy wywoływać funkcje związane z tekstem, stylami i tak Pierwszy przycisk to jest tekst jednowierszowy, drugi tekst wielowierszowy, kolejny to możemy zamienić zwykły tekst na tekst wielowierszowy. Tutaj możemy go wydytować i wyświetlić style tych, tekst, tych tekstów. To Albo go zadokuję tutaj. No jak kliknę tą pierwszą ikonę, to widzimy, że znowu się odpaliło to samo polecenie. Kolejnym miejscem jest wstążka w zakładce Opisy i tutaj w tym, na tej pierwszej ikonie możemy wybrać, rozwijając tym trójkątem tekst jednowierszowy, tekst wielowierszowy, zamień zwykły na wielowierszowy i edytuj tekst. Czyli to samo co było tutaj, tylko na tym pasku narzędzi mamy jeszcze kilka funkcji więcej. Jeżeli chodzi o Pasek menu zamknąłem obszar poleceń Pasek menu, to przechodzimy do rysunek i tutaj mamy też tekst jednowierszowy i wielowierszowy, no to narysujmy ten tekst jednowierszowy. Ja ulub... Moim ulubionym miejscem jest linia poleceń, oczywiście skrót DT. I tu, co tutaj mamy? Możemy wybrać styl, dopasowanie, wstaw, symetrycznie, centralnie, prawo, wyrównanie. Ja z tego tutaj raczej nie korzystam. Po prostu klikam na ekranie, gdzie chcę ten tekst stawić. Teraz program prosi o podanie konta, czyli daję Enter, domyślnie 0 i wpisujemy tekst. Nic nie widać, bo było takie zoom, oddalenie taki zoom. Jeszcze raz, przy... Jeszcze raz to zróbmy, DT punkt, Enter. Coś piszemy. Jest tak daleko ekran od zoomu. Zoom jest tak daleki, że nie widać tego tekstu. Co zrobić? Enter, Z, Enter, Z, Enter. Albo scrollem. Ja jeszcze raz to yy, po prostu na scrollu zoom zrobię taki daleki. DT, Enter. Piszę jakiś tekst, Enter. Żeby wyjść z polecenia. Na scrollu na myszce dwa razy. Raz i dwa. No, i mamy. I teraz, jak już wywołamy kolejne raz to polecenie, no to już widać, tak? Po prostu jesteśmy już. Ten zoom jest bardzo ważny. Praca, praca z zoomem trzeba się do tego przyzwyczaić, żeby żebyśmy widzieli efekt tego, co piszemy. No to musimy mieć przyzumowany ekran w odpowiedni sposób. Mamy wrysowany tekst w dowolnym miejscu na ekranie. Jak można go wy wyedytować? Na dwa sposoby: albo dwa razy klikam w niego myszką, od razu się zaznacza cały i zmieniamy cały tekst, albo zaznaczam ten tekst, Ctrl 1, czyli okno z właściwościami, i tutaj mamy zawartość. Tutaj możemy. To są dwa sposoby, w których można zmieniać po prostu tekst, albo tutaj, albo tutaj. Jeżeli już mamy okno właściwości, to omówię je. Pierwszym po zawartości elementem jest styl. Tutaj możemy zmieniać styl tego tekstu. Potem przejdę do tych styli. Następnie jest opisowy tak lub nie. Wyrównanie do lewej, do środka, do prawej. Wysokość tekstu. Obrót. Ja zmienię to na 100. Współczynnik szerokości. Kąt pod jakim ten tekst ma być. Zostawmy 100. Wyrównanie tekstu. To są współrzędne, w których tekst jest wstawiony, ale to ma znaczenie, znaczenie ma tutaj wyrównanie. Czy do prawej, do lewej, to ten punkt też się przeliczy. I w tej chwili wyrównanie tekstu jest 0. Jeżeli mamy do prawej, no to możemy tutaj ten tekst zmienić. Jeżeli mamy na przykład do Lewej. Teraz. To wyrównanie tekstu jest 0. Natomiast w geometrii możemy znowu tutaj zmienić te współrzędne. O, dam 0 na przykład tu. O. I jeszcze mamy, jeżeli chodzi o tekst jednowierszowy yy, do góry nogami lub od tyłu. Dobra. Nie i nie. Jeżeli chodzi o tekst jednowierszowy, to jeszcze można zmienić ten styl. Jego można sobie utworzyć yy, według własnych potrzeb, ale style omówię później. Teraz omówię tekst wielowierszowy. Wstawię jeszcze raz <coughs> ten notepad z tą agendą. No, i w tekście wielowierszowym mamy polecenie po polsku W tekst, po angielsku podkreśnik. Jeżeli chcemy stosować, jeszcze raz przypomnę, jeżeli chcemy stosować angielskie polecenia, to, to najpierw podkreśnik, a potem nazwa tego polecenia. Czyli W tekst po polsku, podkreśnik m tekst, a skrót po prostu T. I przejdźmy tak jak w tamtej, tak jak przedtem, a dwa razy na myszce. Przyzumowanie. No to zróbmy od, zacznijmy od linii poleceń, czyli w-tekst. W zasadzie wystarczy, że wpiszę WT, to już nam program podpowiada resztę polecenia. Jeżeli byłoby ich więcej, no to oczywiście więcej tych podobnych poleceń. Możemy to samo uruchomić za pomocą podkreśnik mtext. Oczywiście ten podkreśnik w tym przypadku. Trochę bez sensu, bo jest więcej pisania po prostu, a najprościej jest po prostu te. Pasek narzędzi już mamy włączony, czyli ta druga ikonka, tekst wielowierszowy, to samo. Na wstążce rozwijamy tym trójkącikiem i wybieramy tekst wielowierszowy. Na pasku menu rysunek i tekst wielowierszowy. Uruchomiliśmy tą samą funkcję z różnych miejsc. I jak ten, A, jeszcze raz narysujemy. <laughs> no i od początku. Tekst wielowierszowy wkreślamy za pomocą wskazania obszaru, na którym on ma się znaleźć. Lewy górny róg, prawy dolny róg. I teraz podajemy wartość tego tekstu. Jak sama nazwa wskazuje, ten obiekt jest yy, składa się z wielu wierszy. Natomiast tekst jednowierszowy, a jeszcze go i raz, może dt. Właśnie, jeszcze tu nie umówiłem jednej rzeczy związanej z tekstem wielowierszowym. Wpisuję jakiś tekst, Enter, znowu Enter, znowu Enter, znowu Enter. Klikam na ekranie, klikam na ekranie, to jest ta sama funkcja, tylko ona jakby Inaczej działa. Wszystko to były teksty jednowierszowe, ale tu jak zaznaczymy, to każdy ten obiekt jest osobnym elementem. Każdy ten tekst jest osobnym obiektem. Może tak. Jest ich 5. Tutaj jest ich 13. Natomiast w przypadku wielowierszowego, jest to jeden obiekt, który się składa z wielu wierszy. Jeżeli chodzi o jeszcze wrócę do tego jednowierszowego to możemy zmodyfikować na przykład w tej chwili zmodyfikujemy oba teksty tutaj zmienimy styl na txt i jakby niezależnie każdy, każdy z tych obiektów niezależnie można zmodyfikować natomiast modyfikacja dotyczy całego elementu w przypadku tekstu wielowierszowego jak wejdziemy dwa razy myszą na ten obiekt klikamy na tekście po prostu Dwa razy. Przechodzimy wtedy w tryb edycji. To zmodyfikować możemy poszczególne znaki. Nie tyle wiersze, tyle co znaki. Zróbmy tak. Tutaj na wstążce nam się automatycznie wyświetla pasek, czy, tam, czy ta sekcja do edycji. Zmieńmy tutaj wysokość. A może tak. 0,4. No to widzimy, że zmieniliśmy tylko to, co było zaznaczone. No i tutaj mamy y możliwość zmiany czcionki, wysokości, y koloru, maskę tła możemy dorzucić też pochyłość, y szerokość, y wyrównanie możemy zmienić, tylko wyrównanie dotyczy wtedy całego wiersza. No i tutaj no w zasadzie to są te, te funkcje, które znamy z Worda. Y jeżeli chodzi o edycję tego tekstu yy, wielowierszowego, to jak go zaznaczę, to w okienku właściwości mamy te same w zasadzie opcje, które były przedtem omówione w tekście yy, jednowierszowym. Tu możemy też współrzędne zmienić tego tekstu. Sprawa jest z tekstem. Jeszcze, jeszcze jedna to taka, że jak zaznaczymy jakiś tekst, no to mamy ten punkt to snapowanie, to może, w jednowierszowym mamy tylko jed, jeden punkcik, natomiast w wielowierszowym jest punkt wstawienia. Tutaj możemy też tym przesuwać. Jak i zakres. Tak, tak. Przy, przy tekstach, o, może pokażę jak jeszcze ta szerokość działa. O. Automatycznie nam ten tekst przeszedł do kolejnej linii, jeżeli nie zmieścił się w tym prostokącie, który został przez nas wskazany. Ale ja go mogę teraz jeszcze przesunąć i ten tekst zmieścił? Jeżeli on się mieści w, ca w jednym wierszu, no to jest wyświetlone cały, Jeżeli nie, to przechodzi do następnego. No i kwestia stelni tekstu. Ja jeszcze raz wrzucę tego JPG. Ja go po prostu przeciągnąłem z Plik nad, na rysunek. Menadżer stylów tekstów. Możemy go uruchomić poleceniem styl angielskim podkreśnik font albo skrót st, czyli z linii poleceń Styl. Jest to jest to, to okno <coughs> font st. Jeżeli chodzi o wstążkę, to możemy go uruchomić tutaj właśnie menadżer stylów. To samo. Jeżeli chodzi o pasek menu, przechodzimy do menu Formatuj i tutaj jest menadżer stylów tekstów. Tak. I utwórzmy jak już yy, uruchomimy ten menadżer, czyli Formatuj, menadżer stylów tekstu. Tak. Utwórzmy jakiś nowy. Tak. Nazwijmy go nowy. Przemianuj to jest zmiana nazwy. Stałą szerokość możemy wszystkim tekstom dać. Ten jeden, ja dajmy półtore Czynnik, czyli ta szerokość, kąt nachylenia, druk wstecz, druk odwró odwrócony. Zróbmy tutaj jakąś inną czcionkę, na przykład kalibri. Zastosuj OK. To usunę i uruchommy polecenie dt, kont. i już widzimy, że czcionka jest Calibri, inna niż przedtem był Arial, teraz jest Calibri. Załóżmy, że chcemy tą czcionkę zmienić, tego tekstu wielowierszowego, to zmieniamy na nowy. No i tyle, to jest cała filozofia z pracy z, ze stylami tekstów. No i ostatnie zagadnienie, wielolinia odniesienia, jeszcze raz wstawię tam agendę. A, tu coś w zero było. Dobra. Usuniemy to. Yy, możemy ją uruchomić poprzez angielskie polecenie polskiego. Nie ma MLeader, skrót MLD lub na wstążce w sekcji opisy to jest tutaj yy, wielolinie odniesienia. A może to usunę, żeby nam to nie przeszkadzało. Wskazujemy punkt a może narysuję jakiś prostokąt, żeby było widać, o co chodzi, po co to jest. No. Zróbmy 10, a nie, jak jest 10, 10. Opisy, wielolinia odniesienia. Wskazujemy punkt wstawienia i tutaj podajemy jakiś tekst. No, a możemy, oczywiście to możemy przesunąć, mamy to, możemy to edytować. Tak. Jak zmienić wartości? No to albo tutaj poprzez właściwości, tutaj zawartość możemy, tak jak w przypadku tekstu. Zawartość możemy wyedytować, styl, tu jest, tu jest styl tego tekstu, ten nowy jest. Tak. On automatycznie nam ustawił tą wysokość, która tam była przypisana. Jeżeli byśmy ustawili na 0, to by jej nie zmienił. Kierunek możemy zmienić na pionowy, poziomy. Szerokość, wysokość, obrót i tak dalej, Tu są takie właściwości typowe dla tej wielolini odniesienia. Co chciałem jeszcze tu omówić, to manager styli jest teraz standardowy jeden. Możemy oczywiście nowy skopiować ze standardu, Zmień, no, zmienię mu tam coś, niech będzie. Czyli przejdę do modyfikacji, i tutaj możemy zmienić y, typ z tekstu na blogu lub brak. Mamy w podglądzie od razu co, yy, widok, jak to będzie wyglądało. Możemy st styl tekstów na nowy. No zostawmy tak, tak. No i w tej chwili mamy, a może jeszcze manager styli, modyfikuj. Te odległości, może typ prosty, spline, a niech jest spline, dobra. No i teraz jak użyjemy tego polecenia, no to widzimy, że wrysowało nam się to za pomocą SPLinu. W tym odcinku to tyle.